Dla obciążonego trzecim stopniem otyłości organizmu to zbyt duży wysiłek. Ciśnienie 35-latki zbliżyło się do granic zagrażających jej zdrowiu i ratownicy zdecydowali o przerwaniu zadania. Nie sądziłam, że się wzruszę w pierwszym odcinku. Czekaliście na nowy sezon Kanapowczyń? No ja bardzo, już po prostu nie mogłam się doczekać. Jak zwykle przypominam, że ja ten program komentuję na podstawie swoich własnych doświadczeń, ponieważ schudłam 50 kg, kiedyś miałam otyłość trzeciego stopnia. Link do całego odcinka znajdziecie w opisie. A jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi filmami, to już teraz koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, bo ponad połowa osób, które ogląda moje filmy, nie subskrybuje mojego kanału. No dlaczego tak jest? Nie mam zielonego pojęcia. Także kliknijcie subskrypcję. Lecimy! Jako pierwsza w dużym srebrnym busie melduje się Kasia, 40-letnia mieszkanka Ząbkowic Śląskich. To już jest ten dzień poznania, zaraz będę miała całego busa fantastycznej ekipy. Czas na drugą zawodniczkę walki o zdrowie. Paulina ma 35 lat i pochodzi z Wołowa. O, ta wygląda jak do programu. Ojej, zobaczcie, jak Paulina została pokazana w pierwszej scenie. Już na samym początku widzimy ją z hot dogiem, wydaje mi się, co ma sugerować, że jest to osoba otyła, która się objada. Jestem święcie przekonana, naprawdę jestem na 100% pewna, że ona nie chciała się tak pokazać, że to jednak produkcja zdecydowała, że to jest program o osobach otyłych, więc trzeba pokazać taki stereotypowy obraz osoby otyłej, czyli osoby, która w każdym możliwym momencie coś tam zajada. Trzymam za nią kciuki, bardzo mam nadzieję, że w programie pokaże się z jak najlepszej strony. Nie mogę zbyć pać. Wszystko możesz. Dobra. Let's go. Ku przygodzie. Kasia. Paula. Panie, że się udało ten pas zapiąć, bo kiedyś miałam tak, że jak wsiadałam do auta do znajomej, no to był za krótki, że nie mogłam się zapiąć. Hot doga możesz dokończyć. Był taki moment, że ja rzeczywiście byłam naprawdę bardzo otyła. Te 130 kg dawało się we znaki i miałam bardzo duży brzuch. Dużo latałam wtedy samolotami i były takie sytuacje, gdzie ja naprawdę stresowałam się tym, czy ja się dopnę. Szczególnie powiedzmy sobie w Ryanairze, w którym w ogóle jest bardzo ciasno i nawet osoby szczupłe wcale nie mają tam komfortowych warunków podróży. Tylko raz musiałam poprosić o taką przedłużkę do pasa. Naprawdę nie byłam w stanie się dopiąć. Mimo że rozciągnęłam ten pas na maksa, już był najdłuższy jak tylko się dało, to nie byłam w stanie się dopiąć. Zawsze starałam się tak jak najbardziej wejść w ten fotel, wcisnąć się dosłownie, żeby tym pasem no mimo wszystko jakoś się dopiąć i nie udało się. Czułam się wtedy zawstydzona, szczególnie nawet nie tym, że potrzebowałam tej przedłużki do tego pasa, tylko wiecie, musiałam zawołać stewardesę, powiedzieć, że nie mogę się dopiąć, osoby obok mnie siedziały, nic nie skomentowały, absolutnie nic, no ale było to mimo wszystko dla mnie bardzo niekomfortowe, pamiętam ten moment do dzisiaj. Jeżeli zastanawiacie się, czy ta sytuacja doprowadziła mnie do jakiegoś przemyślenia mojego stylu życia, mojego funkcjonowania, to nie. To nie był jeszcze moment, kiedy ja podjęłam decyzję o zmianie swojego życia, o rozpoczęciu odchudzania. Ja raczej po prostu chciałam wtedy przetrwać, wróciłam do domu, nakupiłam sobie rzeczy i po prostu poszłam w napad objadania się, bo te emocje po prostu zajadłam po raz kolejny. Czasami takie trudne sytuacje, których doświadczamy w życiu, wcale nie muszą zmotywować nas do zmiany. Wcale nie muszą. Wiele osób zmotywują. Mnie wtedy nie zmotywowały. Póki jeszcze możesz, bo niebawem i on znajdzie się na liście produktów zakazanych. Pora poznać trzecią członkinię dolnośląskiej ekipy. To 36-letnia wrocławianka Agnieszka. Kanapowczynie? Dziarskim krokiem w podróż o lepszą siebie wyrusza również mieszkająca w Lewinie Brzeskim 35-letnia Aneta. Tam, to na pewno tam. Może ja ci pomogę? No właśnie, nie wiem, czy dasz radę. Dziękuję ci, Boże, dziękuję ci bardzo. Nie, już tu Boga nie mieszaj. Już tu Bóg nas nie uratuje. Tylko Krzysiu nas uratuje. Jezu, właśnie. O Boże.
A trener nie próżnuje, tylko już szykuje dla swoich podopiecznych pierwsze wyzwanie. Niezłomny jak stalowa sztanga, zdeterminowany jak olimpijski sprinter, nie znający słowa wymówka. Bardzo mi się nie podobało podejście trenera w pierwszym sezonie Kanapowczyń. Miałam wrażenie, że w ogóle nie rozumie kobiet, że w ogóle nie rozumie ich sposobu myślenia, ich funkcjonowania, też ich obowiązków, jakie mają, ich stylu życia. No bo powiedzmy sobie szczerze, panie mają troszeczkę inny styl życia niż panowie. Natomiast w pierwszym sezonie Kanapowców trener bardzo mi się podobał. Zupełnie inaczej funkcjonował, aczkolwiek miałam wrażenie, że było go w programie bardzo mało. Jestem bardzo ciekawa, jak w tym sezonie trener tutaj rozplanuje tą całą redukcję dziewczyn i przygotowanie pewnie do jakiegoś wyzwania. Mam nadzieję, że troszeczkę tutaj produkcja jakiegoś oddechu, świeżości nam zaproponuje i że trener też okaże się dużo bardziej przychylnie nastawiony do dziewczyn. Trener Krzysztof Ferenc. To on przez najbliższe pół roku będzie surowym nauczycielem i sprawiedliwym sędzią postępów Kanapowczyń. Ciekawe, jaka będzie piąta dziewczyna. To najmłodsza spośród uczestniczek. 28-letnia mieszkanka Jelcza Laskowic, Alicja. Cześć dziewczyny. Cześć. Ala, jestem, miło mi. Lubicie słodycze? No kto nie lubi? Pogardzimy. Mam batoniki dla was. Jezu, przełykam ślinę. No, tak. No ja już też czekam. No, jest i chrupko, i słodko, okay. I trochę jest, i trochę soli. A jest mało kalorii? Oszalałaś? Dobra, tutaj. O Jezu, jakie pyszne. One są z mojej kawiarni. A co wy robicie na co dzień? Ja mam sklep spożywczo-przemysłowy, także też mam parę dobroci. Bo ja jestem kelnerką od 9 lat w restauracji. Ja pracuję w sklepie spożywczo-przemysłowym. No a ja prowadzę restaurację. Oczywiście możemy do tego podejść tak stereotypowo, że skoro pracują jako kelnerka albo jako, nie wiem, właścicielka restauracji albo kawiarni, no to pewnie non-stop jedzą. Nie zawsze tak jest i to nie jest jakiś schemat, który powtarza się u każdej osoby, która pracuje w gastronomii. Zobaczymy, jak tutaj będą pokazane w programie. Mam nadzieję, że program nie będzie podchodził do nich po prostu w sposób taki prosty i stereotypowy, tylko wykaże się jakąś większą inwencją i nam zaprezentuje dziewczyny nie tylko jako otyłe, ale też jako fajne przedsiębiorstwo i zaradne. Czyli każda coś z jedzeniem wspólnego. Yeah, tak. Wszystkie dziewczyny pracują w takich miejscach, że mają bardzo dużo pokus dookoła. Jakoś tak od razu poczułam się tak, że jestem w dobrym miejscu. Jestem całe życie na diecie obrotowej, gdzie się nie obrócę, to coś zeżrę. Codziennie rano mówię sobie, że będę się odchudzać. Ale jak już się zaczynają wydawać dania, to już jest od jutra. Kocham piwo. Po prostu sprawia mi to radość. W tygodniu skrzynka to jest mało. Lubię słodycze. Ciężkie, gliniaste, słodkie. Jednym z moich największych marzeń byłoby to, żeby móc jeść i nie tyć. Energetyk jest u mnie podstawą. W lodówce mam więcej energetyków jak warzyw, no to wiadomo. Pierwsza podstawowa rzecz, która rzuciła mi się w oczy, ale to jest taki schemat, który powtarza się w programie, że różnice w sylwetkach dziewczyn są bardzo znaczące. Zawsze jest jedna dziewczyna albo jeden uczestnik, no bo w Kanapowcach też tak było, który odstaje, jeżeli chodzi o swoją masę ciała. I teraz pytanie, czemu w ten sposób są dobrane osoby. Czy nie byłoby lepiej, gdyby jednak dla programu dobrać osoby w podobnej wadze, żeby te ich osiągnięcia też były podobne? A może nie mam racji, bo pokazanie różnych stadiów otyłości też jest potrzebne. Dajcie mi znać, czy waszym zdaniem dysproporcja w naszych uczestniczkach może być problematyczna, czy jednak uważacie, że tego typu pokazanie różnych sylwetek jest właśnie na plus. Jestem bardzo ciekawa, co myślicie. Ja na ten moment nie mam wyrobionego zdania, tylko właśnie zwracam na to uwagę, że jest taka dysproporcja. Kanapowczynie zmierzają na wyznaczone przez trenera miejsce pierwszej zbiórki. Cholera. O trenera! Cieszę się, że już dzisiaj zaczynamy naszą przygodę. Zapraszam na spotkanie trener. Lecimy! Czekam na was w najwyższej twierdzy w Europie. Na szczycie Srebrnej Góry.
Ja sobie zdawałam sprawę z tego, że z punktu tego, w którym my jesteśmy, jest daleko. Twierdza Srebrna Góra mieści się na wysokości 661 metrów nad poziomem morza. To 2 kilometry nieustannie pnące się w górę trasy. Waszym zadaniem jest wzniesienie na szczyt tego ładunku. O nie, myślałam, że one będą musiały wejść i to będzie koniec tego wyzwania, a one jeszcze muszą coś tam wtargać. No nie, no to jest chyba delikatna przesada. Weźmy pod uwagę, że to są dziewczyny, które dopiero co zeszły z kanap, tak? No bo to jest program kanapowcy, więc, czy tam kanapowczynie, więc to są osoby, które dopiero, to jest ich pierwsza styczność tak naprawdę z aktywnością fizyczną tego typu. To po pierwsze, to już jest mega wymagające zadanie. 2 kilometry cały czas w przewyższeniu to jest gigantyczny wysiłek i to jest też gigantyczny wysiłek dla ich serca, dla ich wydolności, dla ich kolan też, powiedzmy sobie to wprost, dla ich kolan to jest gigantyczny wysiłek, szczególnie, że one mają też swoją masę ciała, więc dodatkowo będą cały czas te kolana obciążały. A jeszcze mają coś wtargać? No to jest chyba lekka przeginka. I ja rozumiem, że chcemy zacząć z takiego wysokiego C, żeby pokazać im, że są w beznadziejnej formie. Ja to rozumiem. Ale czy wrzucenie ich od razu na głęboką wodę nie spowoduje, że one się speszą tą całą sytuacją? Że będą zawstydzone? Że będą jeszcze dodatkowo, że poczują się słabe? Że poczują, że nic nie potrafią? Wiecie, jedną osobę to zmotywuje do pracy, inną osobę to zdemotywuje i po prostu nie będzie w stanie dalej nic zrobić. Tak jak ze wszystkim, powinniśmy to dostosować indywidualnie. No ale tutaj mamy grupę, więc wiadomo, trzeba się dostosować do grupy i do programu. I to ładunku. Ja, kurde. Możecie korzystać z sanek lub plecaków. Jeśli któryś z was uzna, że nie daje rady, może porzucić ładunek na trasie. Super, och, jestem przeszczęśliwa, że program dał im taką alternatywę. Nie możemy doprowadzić do tego, że organizm przeciążymy już do tego stopnia, że na przykład stanie im się krzywda. Także jestem bardzo zadowolona, że tutaj dziewczyny mają alternatywę, że gdyby już naprawdę nie dawały rady, to po prostu mogą to zostawić i iść dalej same. To wydaje się takie błahe wyzwanie, ale to nie jest wcale błahe wyzwanie. Myślę, że to dla nich będzie naprawdę bardzo duży wysiłek. Na dojście na szczyt macie 60 minut. To jest nierealne. Jezu, wiecie co, ja nigdy w życiu po górach nie chodziłam. Nie pamiętam, kiedy miałam jakąś aktywność fizyczną. Boję się tego, że nie dam rady wejść na tą górę. Tego się boję, że moje ciało mi nie pozwoli tam wejść po prostu. No. Najbardziej chyba o bliskich się boję, że ich zawiodę. Ważąca 148 kg Paulina chce schudnąć przede wszystkim dla swoich dzieci. Jednak, jak sama mówi, nie może powstrzymać się przed podjadaniem otaczających ją łakoci. Chodźcie szybciutko, bo jest zimno, pokażę wam sklep, w którym pracuję. W mojej pracy jest bardzo dużo pokus. Nachodzi mnie tutaj ochota na hot dogi, które są przepyszne. Mamy z kiełbaską grillową, a kto nie lubi grillowanej kiełbasy? A jak sobie go zjem, poleję sobie dużo sosu. Przepyszne, po prostu przepyszne. No to zaraz gdzieś jakiegoś hamburgerka sobie wcinam. Tak trzeba zrobić ładnie, żeby to było zachęcające. Ten sos to jest też moje guilty pleasure, to jest sos remulada, ja go poznam wszędzie, dosłownie, uwielbiam. Ja wiem, że to nie jest zdrowe, ale no uwielbiam, no co ja was będę tutaj oszukiwała, kiedy taka jest prawda. Jej praca rzeczywiście może być takim sabotażystą zdrowego odżywiania, dlatego że jest wystawiona na bardzo dużo pokus i to jest bardzo trudne. Ja pamiętam, że jak pracowałam kiedyś w przedszkolu, to również było mi bardzo, bardzo ciężko przejść obojętnie obok na przykład jakiejś takiej kanapeczki z chałeczką, z masełkiem i tak dalej. Wiecie, gdzieś tam została jakaś kromeczka, to haps do buzi i po prostu było podjadane praktycznie non-stop. Pracowałam też na zmywaku właśnie w przedszkolu i rzeczywiście no, czasami te niedojedzone porcje gdzieś tam kusiły. Oczywiście no, nie pozwalałam sobie na to, żeby zjadać po dzieciach, no bez przesady, ale nadal miałam te takie chętki, żeby gdzieś tam coś tam podjeść. Dam wam taką jeszcze małą informację zza kulis, że kiedyś do miejsca pracy, w którym pracowałam, został zatrudniony kucharz. I był to kucharz, no bardzo fajny chłopak, ale miał wielką słabość do jajek niespodzianek. Takich, wiecie, kinderowych po prostu, zwykłych. I były kiedyś kupione na jakieś tam okazje dla dzieci jajka niespodzianki, sztuk 50. No i
chłopak sobie pracował tam powiedzmy 2 czy 3 miesiące, no i przyszła jakaś tam okazja, powiedzmy Dzień Dziecka, już nie pamiętam co to dokładnie było, ale powiedzmy, że był to Dzień Dziecka, no i pani dyrektor idzie, żeby te jajeczka spakować dla dzieci, patrzy, a tam są puste kartony. No i niestety pracownik musiał przyznać się do tego, że rzeczywiście przez cały ten okres pracy po jednym, po dwa, po trzy sobie te jajeczka wciągał. No nie dość, że było to troszeczkę nieeleganckie, zacznijmy od tego, no to naraziło też firmę na delikatne straty, no bo Kinder niespodzianki wcale nie są takie tanie. Dzieci nie dostały tych prezentów. To było jakieś, myślę, 10 lat temu. Nie, nawet więcej, z 15 lat temu, więc to jest stara sprawa, no ale była taka sytuacja. Także rzeczywiście miejsce pracy może nas też triggerować na przykład do podjadania, do przejadania się, do cały czas wkładania czegoś do buzi. Bardzo często też nie zauważamy, kiedy coś rzeczywiście jemy. Gotowe sklepowe dania i zupki chińskie lądują później także na rodzinnym stole. Chodź, co będziemy oglądać? Mam trójkę dzieci, Lenę, Julię i Antoniego. W ogóle jestem samotną matką i jakoś tak sobie radzimy. Daj mamie krzesło. Podnóżki mi tu. O, dziękuję. No, matka Polka się relaksuje. Polej mi. Nie. Nie wyobrażam sobie, żebym miała się wysilać po prostu. No bo po co? W tym momencie noszę 5XL-ki, więc no ciężko jest cokolwiek znaleźć. Coś takiego z większych rozmiarów, takie 54? Nie wiem. Nie. Też wspominam, że zakupy to było coś bardzo trudnego. Ta otyłość trzeciego stopnia powodowała, że rzeczywiście w tych zwykłych sklepach nie byłam w stanie sobie nic kupić. Czasami znajdowałam coś na przykład w TK Maxie, ale te działy takie plus size, no najczęściej te ubrania były po prostu nieładne, no nie będę tutaj oszukiwała, były po prostu brzydkie. I również nosiłam spodnie w rozmiarze 56, były takie spodnie, 54 bodajże głównie, ale 56 też miałam takie spodnie. I najgorsze było to, że te spodnie były strasznie drogie. Naprawdę, były strasznie drogie. Ja je kupowałam wtedy, chyba to był Kapal. Kupowałam je w Kapalu, one były bardzo drogie, a bardzo szybko przecierały mi się w udach. Ja nosiłam praktycznie tylko i wyłącznie te spodnie. Więc powiedzmy, nie wiem, co miesiąc, co 2 miesiące musiałam kupować nową parę, no bo one po prostu bardzo szybko się niszczyły. W tym momencie wcale nie mam jakiegoś super małego rozmiaru spodni, noszę spodnie w rozmiarze 42, mam taką figurę, że po prostu mam większą pupę, większe uda, a mam rzeczywiście tutaj na górze czasami S-kę. I nie czuję się z tym absolutnie źle, na ten moment to jest po prostu mój rozmiar. Zakupy przyniosłem. Tomasz jest moim byłym partnerem, nie mieszkamy razem, ale pomaga w codziennych takich czynnościach. Tomek! No? Rozpieranka się zerwała! Dobra, już idę. Takie najprostsze czynności są bardzo skomplikowane. Tak bardzo, że 35-latka nie jest w stanie sama się ubrać. Jola! Pomożesz? Jeżeli idę na 6 do pracy, no to budzę ich o 5 rano, żeby mi po prostu pomogły założyć skarpetki czy tam buty. Oj, to już jest naprawdę bardzo przykre. Rzeczywiście otyłość to nie jest tylko i wyłącznie kwestia wyglądu. To też nie jest tylko i wyłącznie kwestia zdrowia, chociaż przede wszystkim. Ale to jest też kwestia tych takich codziennych rzeczy, które dla osoby w zdrowej masie ciała są po prostu normalne i nikt się tak naprawdę za bardzo nie zastanawia nad zakładaniem skarpetek czy zakładaniem butów. Dla osoby w dużej otyłości takie podstawowe czynności są już trudne. I tutaj to nie jest powód do śmiechu, to nie jest powód do tego, żeby z kogoś szydzić albo żeby kogoś w jakiś sposób, nie wiem, ośmieszać. I oczywiście ktoś może powiedzieć, no tak, ale zrobiła sobie to sama, no bo non-stop je i nie może przestać. Pytanie dlaczego? Pytanie, dlaczego non-stop je? I to jest pytanie, które bardzo rzadko sobie zadajemy. Skąd bierze się moja otyłość? Co jest powodem tej otyłości? Co jest powodem, że ja w jedzeniu szukam przyjemności, że ja w jedzeniu szukam ukojenia, że ja w jedzeniu szukam jakiejś radości życia? Ja sama w pewnym momencie jedzenie traktowałam jako właśnie najlepszego przyjaciela, jako takiego powiernika wszystkich moich tajemnic.
To było bardzo tak naprawdę zwodnicze, bo to nie był żaden przyjaciel. Jedzenie nie było żadnym tak naprawdę realnym wsparciem. To było tylko i wyłącznie zagłuszanie swoich własnych emocji. Jedzenie jest najłatwiejszym, po co możemy sięgnąć. Dużo trudniej jest sięgnąć po alkohol, dużo trudniej jest sięgnąć po papierosy tak naprawdę, bo zobaczcie, że to już jest jakoś negatywnie nacechowane, o, że ktoś jest palaczem albo że ktoś jest alkoholikiem. A jedzenie jest takie neutralne, no bo każdy je. No i pytanie, kiedy nasze normalne jedzenie staje się już takim jedzeniem problematycznym? Nie we mnie! Dla nich to się zawsze kojarzy z tym, że mama leży, ogląda telewizję i siedzi na internecie. Ty co, kładziesz się też? Nie, ja się nie kładę, bo ja nie wstanę, no co ty? One nawet nie wiedzą, co mogą robić z mamą. Idziemy do domu na ciepłą herbatkę, bo zmęczyłam się. Jeśli Paulina chce zmienić swoje życie, musi pogodzić się z tym, że zmęczenie będzie od dziś jego nieodłączną częścią. Czy podejmie rękawicę rzuconą przez trenera i zdecyduje się wejść na najwyższą twierdzę Europy? Dobrze, że tutaj narrator o tym powiedział, bo zmęczenie jest nieodłączną częścią procesu zmiany. Tak, zmęczenie. I można by sobie powiedzieć, no tak, ale chodzi o to, żeby zrobić, ale się nie narobić i żeby się nie zmęczyć. To zmęczenie fizyczne koniec końców może przynieść nam wiele radości, wiele satysfakcji i dumy z siebie. Często unikamy tego zmęczenia fizycznego, no bo ono jest trudne, ono jest bolesne czasami, daje nam jakiś dyskomfort. Ale koniec końców zmęczenie psychiczne jest 1000 razy gorsze niż zmęczenie fizyczne. I teraz zwróćcie uwagę, jak bardzo można być zmęczonym psychicznie, emocjonalnie, pozostawaniem w stanie otyłości. To jest takie gigantyczne obciążenie. To jest taka po prostu kula u nogi, która się za nami cały czas ciągnie. Rozpoczęcie jakiejś delikatnej aktywności fizycznej, ono może być męczące fizycznie, ale ono będzie zdejmowało z nas to zmęczenie psychiczne. Piękna rzecz, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, naprawdę. Ja tutaj nie mówię o siłowni, nie mówię o bieganiu, nie mówię o jeździe na rowerze. Mówię o takiej aktywności fizycznej, która jest dostosowana do naszego aktualnego stanu, czyli na przykład do stanu otyłości. To mogą być chociażby na początek spacery. To już będzie zdejmowało odrobineczkę tego zmęczenia takiego psychicznego. Dodając to fizyczne, sorry, no tak niestety to wygląda. Ale my ci pomożemy, kochana, to nie masz co się martwić. Słuchaj, w ostateczności wsadzimy cię na sanki. Sanki będziemy ciągnąć, no tak. Ja biorę plecak. Ja też biorę plecak. I tak ciężko. Myślę, że to jest po 15 kg, tak czuję. Ale to ubieramy? Przeraziło mnie to, że ja muszę ubrać buty. Nie ubiorę, nie mam się jak oprzeć. Weź się schyl z tym brzuchem. No. Nienawidzę zakładać butów na stojąco. Trzymajcie mnie. Trzymam się. No nie przebrałam tych butów. Chciałam poprosić dziewczyny, żeby pomogły, ale był mi wstyd. Dziewczyny i tak tutaj wykazują się bardzo dużym zaangażowaniem i taką chęcią pomocy, chociaż dopiero się poznały, co jest naprawdę dużym plusem dla nich. Mam nadzieję, że dadzą sobie radę, chociaż kurczę, to jest strasznie trudne wyzwanie. To się takie wydaje, a proste, weź sobie pod górkę z plecakiem. No nie, to nie jest aż takie łatwe. Oby tylko ich to nie zraziło. Ej, pomocy dziewczyny, chociaż jeszcze pomagam. 60 minut, które na zdobycie szczytu wyznaczył swoim podopiecznym Krzysztof Ferenc. To czas, w którym bez problemu udaje się to zrobić odwiedzającym tę atrakcję turystyczną rodzinom z dziećmi. Mój tata jest osobą, która chodziła po górach dosyć dużo, był w Himalajach, był w Alpach. Te paski, które są przy plecakach, jeżeli mamy ciężki plecak, trzeba zapinać, dlatego że one pomagają lepiej rozłożyć ciężar. Widzę, że dziewczyny nie mają tych pasków zapiętych, nie wiem, może nie udało się ich dopiąć, ale te paski naprawdę pomagają lepiej rozłożyć ciężar, to Wam mówię tak jako ciekawostkę, po prostu żebyście wiedzieli na przyszłość. Nie wiem, jakbyście musieli na przykład z plecakiem wejść 2 km w 60 minut. Ta wspinaczka pozwoli kanapowczyniom zrozumieć, w jakiej są formie. O kurde. Wiedziałam, że to są schody. Nienawidzę schodów. 28-letnia Alicja, która kilka lat temu nie dała rady zdobyć Śnieżki, nieraz z powodu braku kondycji rezygnowała z wycieczek ze znajomymi. Męczące są dla mnie góry. Czy dziś ukończy wyzwanie? Zaczęło robić się ciężko. I to zaraz.
No z kroku na krok brakowało mi tchu, brakowało mi wszystkiego już powoli i naprawdę zaczęło się w mojej głowie, że nie dam rady tam dojść. Ja wiem, dawaj. Już jest ciężko, no nie mogłam już nóg podnieść. Myślę, że coś rzuci ten plecak. Nie bym się go pozbyła. Dobrze, że były barierki i one mi właśnie pomagały też z oparciem, z podpórką. Kiepsko. Żeby ktoś powiedział, że jeszcze daleko, a nie kłamać. Daleko. No to jest dopiero początek. Dla zdrowych osób w wieku dolnoślązaczek wejście na górę to niedzielny spacer i nie powinno sprawiać im takich problemów. No tak, tylko dziewczyny są otyłe. Po co w ten sposób porównywać? Oczywiście, że osoba zdrowa, osoba bez otyłości, osoba w formie zrobiłaby tą trasę szybciej. No chyba to jest oczywiste, chyba to jest wiadome. Po co porównywać, jeżeli mamy tutaj do czynienia z osobami z otyłością, które nigdy najprawdopodobniej nie wykonywały tego typu aktywności? To jest kompletnie bez sensu. Ja rozumiem, że chcemy dać przykład, ale to jest troszeczkę upokarzanie ich i troszeczkę pokazywanie, że o, zobaczcie, pośmiejmy się z nich, bo one nie dają rady, a normalny człowiek dałby radę. Bez sensu kompletnie. Powiem Wam tak, ja rozumiem, że ta aktywność ma im pokazać, jakie są ich braki. Ale z drugiej strony, to jest dla nich zbyt duże obciążenie. I ja jako instruktor rekreacji ruchowej nie jestem trenerem takim jak tutaj trener z programu, ale jestem instruktorem rekreacji ruchowej. Uważam, że to jest aktywność niedostosowana do ich możliwości i do ich aktualnego stanu zdrowia, bo o tym też warto by było pamiętać. Zwróćcie uwagę na to, że jeszcze nie mieliśmy w programie spotkania z lekarzem, więc nie wiemy, w jakim stanie zdrowia dziewczyny są. Więc może warto by było zacząć jednak od spotkania z lekarzem, od określenia ich możliwości, a później od przetestowania ich wydolności i możliwości ich organizmu. Wydaje mi się, że spotkanie z lekarzem powinno być pierwszym krokiem tak naprawdę w tym programie. Chciałem od początku wiedzieć, w jakim stanie są fizycznym, jak wygląda ich kondycja, czy one są zaangażowane, czy one mają taki hart ducha, czy one mają wolę walki, jaki każda z nich ma mental. Ważąca najwięcej Paulina została daleko w tyle za pozostałymi uczestniczkami. Dalej. 35-latka jako pierwsza zdecydowała się zrzucić plecak. Jak pójdzie reszcie kanapowczyn? Już było mi z tym plecakiem i tak potwornie ciężko. Z każdym krokiem miałam wrażenie, że waży coraz więcej. Toczyła się we mnie walka. Czy być kozakiem i nie zrzucać plecaka? Czy po prostu... No, czy go zrzucić, tak? No. Boże, jak dobrze. Agnieszka, która przy wzroście 160 cm waży prawie 84 kg, nie lubi się pocić i na co dzień unika wysiłku fizycznego. 160 cm, 84 kg to jest otyłość pierwszego stopnia. Nie ma absolutnie jak tego porównać do otyłości Pauliny, która jest no, znacznie bardziej otyła. Ja nie uważam, że to jest źle, że są dziewczyny w różnych rozmiarach. Absolutnie nie. Być może to jest dobry zamysł tego programu, ale jednak ich sytuacja jest zupełnie inna i te aktywności, szczególnie na początku, kiedy dziewczyny są kompletnie niewytrenowane, kiedy jeszcze nie mają dostosowanej diety, kiedy jeszcze nie spotkały się z lekarzem, powinny być dostosowane do ich możliwości, a nie po prostu do wizji programu. No bo wiecie, program może mieć też wizję, że one polecą w kosmos, a może się okazać, że jednak nie uda się im tego osiągnąć. No i co wtedy? Dziś odczuwa tego skutki. Nie inaczej jest z Anetą, która nawet przy rozkładaniu towaru w sklepie łapie zadyszkę. Poczułam, jak zaczyna kręcić mi się w głowie i brakuje mi po prostu tchu. I w tym momencie już wiedziałam, że ja po prostu muszę zrzucić ten plecak.
głowie mi się kręci. Medyk! Oddychasz? Mhm. Tak? Powiedz mi, czy masz tu jakieś kłucia albo coś takiego? Nie? Tylko zadyszka, tak? No, i kręcenie w górę. Dobra. Zderzyłam się z tą moją kondycją, że ona jest naprawdę na zerowym poziomie, nie? Że tej kondycji po prostu nie ma. Po prostu zadyszka. Tu mamy stronę podejście i... Ale wszystko będzie okej, okay, nie? Yes. No to dobra. Ja cię zostawiam. Tak skrajne zmęczenie podczas stosunkowo łagodnego podejścia obnaża fatalną kondycję, do której kanapowczynie doprowadziły się latami zaniedbań. Dawaj, Paula. Myślę, że one w tym momencie bardzo żałują zgłoszenia się do tego programu i to jest właśnie to, co mi się nie podoba, że takie wrzucenie ich od razu w najtrudniejszą możliwą dla nich aktywność fizyczną, możliwą dla nich, mówię, że to nie jest najtrudniejsza możliwa aktywność w ogóle, obiektywnie, ale dla nich to jest możliwie najtrudniejsza aktywność. Fajnie by było, gdyby zweryfikować ich wydolność, na przykład w gabinecie lekarskim podczas próby wysiłkowej, a nie... Wiecie, w zimę, na lodzie, na śniegu, na jakimś podejściu, gdzie nawet ten pan ratownik medyczny musiał też kawałek podbiec. Oddychasz? Mhm. Tak? Powiedz mi, czy masz tu jakieś kłucia albo coś takiego? Nie? Tylko zadyszka, tak? No, rozumiem. Dobra. Mi się to nie podoba i uważam, że to nie od tego powinniśmy program zacząć. No ale zobaczmy, co będzie później. Poczułam się naprawdę, jak serce zaczęło mi coraz mocniej bić. No, ogólnie słabo mi się zaczęło robić. Stan Pauliny również wymagał interwencji medycznej. Dobra, dobra. To szybko serduszko kupię. No. Jak ja nie zatrzymam się w tym momencie, to po prostu chyba mnie zwiozą tam. Przy tej masie może wszystko się zdarzyć. Nie, no, ja sobie zdaję z tego, że jestem cięższa i że po prostu... To co? W tym momencie po prostu był taki stan. Dla obciążonego trzecim stopniem otyłości organizmu to zbyt duży wysiłek. Ciśnienie 35-latki zbliżyło się do granic zagrażających jej zdrowiu. Ja również miałam trzeci stopień otyłości. Moje BMI wynosiło 45, z tego co pamiętam, najwyższe 130 kg. Nie dałabym rady wejść pod taką górę, jeszcze do tego z plecakiem, jeszcze do tego w zimę. Spróbowała i to jest najważniejsze i tutaj powinna być z siebie dumna, że w ogóle podjęła rękawice czegoś takiego, bo to było bardzo trudne zadanie. I ratownicy zdecydowali o przerwaniu zadania. Bardzo dobrze. O zdobycie srebrnej góry wciąż walczą pozostałe cztery kanapowczynie. Ważąca 93 kg Kasia od początku nie traci pozycji liderki. Chodko! Hej! Właścicielka restauracji jest już na ostatniej prostej. Gratuluję. Krzysztof. Kasia. Bardzo miło, Kasia. Jak się masz? Jak się czujesz? Dobrze, że wlazłam, kurde, na tą górę. Ja jestem raczej chyba zadaniowa, tak. Że jak dostanę zadanie, to ja je muszę wykonać. Jako druga na mecie melduje się kelnerka Alicja. 3, 2, 1. Zapraszam, dzień dobry. Czy dobry? Jeszcze troszkę. Miło mi, Alicja. Głowa sabotowała, czy ciało sabotowało? Nogi. Uda. Nie. To był mój pierwszy wysiłek od 4 lat. Intensywny, fizyczny. No i też na pewno psychiczne. Niesamowity wyczyn, aż mam trochę ciary, nie ukrywam, bo wyobrażam sobie po prostu siebie na ich miejscu i domyślam się, co musiały czuć i co musiały tak naprawdę myśleć, bo to też dużo zależy od tego, co tam nasza głowa nam podpowiada. Ale to nie jest zawsze tak, że to głowa sabotuje i czasami ciało też już nie daje rady. I trzeba wiedzieć, kiedy jest ten moment, kiedy po prostu warto powiedzieć stop i nie brnąć dalej w coś,
co może być po prostu dla nas zagrożeniem. Dlatego dieta, odchudzanie, aktywność fizyczna, to wszystko powinniśmy robić w sposób racjonalny. To nie chodzi o to, żeby teraz raz, dwa, trzy jak najszybciej zacząć biegać, tylko chodzi o to, żeby zacząć po prostu aktywnie spędzać czas, aktywnie żyć. Moją taką aktywnością, którą ja wykonywałam głównie przy wadze 130 kg, było najzwyczajniej w świecie chodzenie. A kiedy nie dawałam rady chodzić, bo bardzo bolały mnie stopy i kostki głównie, to kupiłam sobie hulajnogę. Po prostu kupiłam sobie hulajnogę, żeby móc się przemieszczać w sposób szybki i sprawny i dopiero po jakimś czasie z tej hulajnogi zrezygnowałam na rzecz właśnie spacerów i chodzenia. To nie chodzi o to, żeby teraz raz, dwa, trzy na hura zacząć biegać z wagą na przykład 130 kg, tylko chodzi o to, żeby po prostu zacząć aktywnie spędzać czas, aktywnie zacząć żyć. I to jest też najlepsze dla insulinooporności. Nie jeden godzinny trening, na którym się po prostu skatujemy na maksa, tylko właśnie całodniowa, spontaniczna i delikatna aktywność, na przykład w postaci chodzenia. To taka ciekawostka. Poranna rutyna moja. Wstaję, podchodzę do lodówki i biorę energetyka, którego wypiłam praktycznie na dwa razy. Energetyki piję już od 6 lat, codziennie, regularnie. Każdego dnia 28-latka wypija około 6 puszek takich napojów. Jedną zwykle tuż przed snem. Alicja uważa, że zdobytą dzięki temu dodatkową energię warto oszczędzać i wszędzie szuka sposobów na to, by się nie przemęczyć. Dzień dobry. Do pracy mam 400 km. Przez to pani jeździ taksóweczką do pracy? Proszę pana, codziennie. Codziennie? Nie lepiej na spacerek się przejść? Nawet może bym znalazła tą siłę, ale po prostu mam lenie. Za to tej mieszkance Jelcza Laskowic nigdy nie brakuje chęci na dymka. I tak z dymem puszcza codziennie co najmniej pół paczki. Przed, po i w trakcie pracy. Od 9 lat pracuję w restauracji. Jestem kelnerką. Zapraszam. W moim skromnym progi. Swoją pracę bardzo, bardzo, bardzo lubię, ale wpływa na mnie źle. No niestety, lubimy bardzo sobie właśnie kompensować, a to w jedzeniu, a to w papierosach, a to właśnie czasami w alkoholu, albo na przykład w energetykach. Lubimy się uzależniać od tego typu rzeczy, uzależniać od czynności jedzenia, od właśnie energetyków i tak dalej. To jest bardzo zwodnicze. Ja też miałam taką fazę kiedyś na picie dużej ilości energetyków. Chodziłam jeszcze wtedy, pamiętam, do szkoły. Tam z tyłu na tym energetyku było napisane, że on przyspiesza metabolizm. I mi się wydawało, że on będzie działał na mnie odchudzająco, w sensie, że ja schudnę po energetykach, co jest kompletną paranoją i w ogóle głupotą. Tak nie robimy, tak nie robimy. To było po prostu głupie, młodzieńcze zachowanie. Z sosikiem. O Jezu, to dopierożki będą? Lubią ludzie, nie? To dla mnie! Coś ogarnę, coś porobię i za chwilkę już kucharz tłucze ziemniaki świeżutkie, no to biorę tego ziemniaka. Kusi mnie wszystko oprócz marchewki na słodko. A takie pytanie do Was, może macie coś wspólnego z gastronomią, może prowadzicie jakieś restauracje? Czy też macie właśnie pracowników, którzy podjadają to, co powinno być tak naprawdę dla klientów? Czy to jakoś znacząco wpływa na przykład na zaopatrzenie takiej restauracji? Bo tak się zastanawiam, no jeżeli codziennie na przykład jedną pizzę pracownicy albo dwie pizzę pracownicy zjadają, no to czy to nie wpływa gdzieś poważnie na budżet całego przedsiębiorstwa? No bo to jednak są, wiecie, no składniki na sprzedaż, a nie na zjedzenie przez pracowników. To nie jest absolutnie z mojej strony jakaś tutaj uszczypliwość, po prostu się zastanawiam, no bo jednak te rzeczy powinny być sprzedane, chyba że pracownicy płacą za te rzeczy, no ale to wtedy chyba by się troszeczkę nie kalkulowało. Jestem ciekawa, może macie coś wspólnego z gastronomią i moglibyście się wypowiedzieć na ten temat w komentarzach. Jak zjem, są takie stany, że czuję się naprawdę błogo, że jest mi idealnie, ale są też takie stany, że żałuję tego, że nawpierdzielałam się na chama, bo teraz leżę i nie mogę się dupska ruszyć z kanapy. Tak, ja też miałam coś takiego, że właśnie to jedzenie takie bardzo kaloryczne, wysokosmakowite, ono sprawiało przyjemność. I często później miałam atak właśnie insulinooporności, że miałam senność, że mi się chciało spać. I w ten sposób na przykład spędzałam wieczory, łatwiej mi było zasnąć wieczorem. To było bardzo zwodnicze, to było bardzo nieodpowiedzialne z mojej strony, dlatego że rozregulowywałam sobie dodatkowo gospodarkę hormonalną, więc
no warto jednak podchodzić do tego bardziej racjonalnie, ale ciężko jest podchodzić do tego bardziej racjonalnie w momencie, kiedy jesteśmy w takim swojego rodzaju kołowrotku, który cały czas nas napędza w stronę tego dodatkowego jedzenia. No bo zwróćcie uwagę, że insulinooporność powoduje, że my na przykład jesteśmy bardziej senni, więc co wtedy robimy? Znowu sięgamy na przykład po energetyka, no bo to powinno nas pobudzić, albo zjemy coś wysoko, na przykład węglowodanowego, co nie jest dobrze zbilansowane, to powoduje u nas senność. Nam się wtedy wydaje, że przecież my nie mamy siły, więc co robimy? Sięgamy znowu po coś do jedzenia. I to jest tak naprawdę najbardziej zwodnicza rzecz w kontekście insulinooporności, że nie rozumiemy, że ten stan, w który wpadamy, ten stan senności, takiej troszeczkę rozlazłości, to jest tak naprawdę efekt spożycia zbyt dużej ilości na przykład prostych węglowodanów, a nie efekt braku energii. Wręcz przeciwnie, to jest efekt nadmiaru energii, która krąży w naszym krwiobiegu, czyli nadmiaru kalorii, czyli nadmiaru jedzenia. Po godzinie 20 od startu, po ostatnich stopniach twierdzy, wspina się właścicielka cukierni Agnieszka. Nie zmieściła się w limicie czasowym. Trzeba podkreślić, że weszła na twierdzę bez ciężaru. 15 kg cukru musiała porzucić, no i była naprawdę ekstremalnie zmęczona. I to zmęczenie było widać. Takie zmęczenie? To miałam 7 miesięcy temu, jak urodziłam córkę. Serio. Ja uważam, że trener powinien teraz tym bardziej pogratulować im i pokazać, że jest z nich dumny, a absolutnie nie komentować tego, że nie zmieściły się w normie czasu, bo ta norma czasu jest, powiedzmy, no jakąś tam wymyśloną przez trenera normą czasu, którą zdrowa osoba powinna wejść i powinno być wszystko super. No ale to nie są zdrowe osoby, to są osoby z otyłością, to są osoby, które mają bardzo dużą masę ciała, więc jakie to ma znaczenie, czy one weszły w ciągu 40, 60 czy 120 minut? To nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Niesamowite jest to, że weszły. Niesamowite jest to, że pokonały najprawdopodobniej ból fizyczny, mega zmęczenie, mega problemy też takie związane z motywacją, że dały z tym radę. I trener powinien przede wszystkim tutaj okazać im gigantyczny szacunek, powiedzieć im, że mają niesamowite charaktery, podbudować je właśnie w taki pozytywny sposób, żeby one wróciły do domu i powiedziały sobie, kurczę, jestem zajebista, bo dałam radę, mimo swojej otyłości, mimo trudności, dałam radę. I ja teraz tego oczekuję od trenera. Zobaczymy, co trener im powie. Z czasem godzina i 43 minuty na szczyt dociera właścicielka sklepu, Aneta. Ja w ogóle nie miałam świadomości tego, że jest tak źle. Naprawdę. Trener chciał, by kanapowczynie zrozumiały, w jak złej kondycji są ich organizmy. Ostatnie złudzenia zostały u podnóża góry. No nie jestem zadowolona z siebie, po prostu. Ja na miejscu trenera, gdybym tam stała na górze, to ja bym stała, wiecie, z pomponami, z konfetti, po prostu dumna, przeszczęśliwa. Ja pamiętam, jak trenowałam dziewczyny moje w jeździectwie i pamiętam jakieś takie treningi pojedyncze, gdzie one na przykład przełamywały swój strach albo przełamywały jakiś taki próg w treningu, robiły coś, czego wcześniej na treningach nie robiły, no to ja po prostu pod niebo skakałam, nawet z tymi 130 kilogramami, po prostu wiecie, byłam z nich dumna, przeszczęśliwa. Tak samo jak pracowałam jako lektor języka angielskiego i moi uczniowie robili jakiś progres, no to ja po prostu, no darłam się w niebo głosy, bo byłam tak z nich dumna, oni się cieszyli i czuli właśnie tą pozytywną energię, czuli, że przekroczyli pewien próg, że zrobili coś wielkiego, że są po prostu świetni. Czemu trener tutaj tak, no nie wiem, w jakiś taki podszedł sposób na zasadzie, a weszłyście, no to weszłyście, no przekroczyłyście normę czasu. Jejku, to nie tak. Nie tak działa motywacja. No nie wiem, co mam o tym myśleć, nie podoba mi się to. Strasznie mi się to nie podoba. Brakuje mi takiego pozytywnego wsparcia. Dla mnie to jest katastrofa. Jeszcze musiałam opuścić plecaki i wejść bez plecaka. Plecak plecakiem, a Pauli, jak nie było, tak nie ma. Paulina jako jedyna nie była w stanie pokonać trasy i do reszty kanapowczyń musi dowieźć ją samochód. No nie, patrz. Zawiodłam się na sobie bardzo, że była ta porażka i że nie jestem godna tego, żeby po prostu podchodzić nawet.
Nie, absolutnie. To po pierwsze nie jest porażka, a po drugie to nie jest tak, że ona nie jest godna. Ona jest absolutnie godna, a to był gigantyczny sukces. Samo wzięcie tego plecaka na plecy, samo postawienie tego kroku, zrobienie nawet, nie wiem, połowy tej trasy albo jednej trzeciej tej trasy, to był już sukces i tak do tego trzeba podchodzić. Teraz powinna wrócić do domu i powiedzieć sobie: wow, ale to jest niesamowite, że ja dzisiaj przeszłam na przykład 0,5 kilometra z plecakiem na plecach. Nie sądziłam, że jestem w stanie przejść 0,5 kilometra z plecakiem na plecach. Wydawało mi się, że nawet nie włożę go na plecy, a jednak mi się udało. I w tym momencie właśnie powinien wejść psychodietetyk albo psychoterapeuta, który też przepracowałby z dziewczynami ich podejście, który pokazałby im, że to nie jest porażka. To absolutnie nie jest porażka. Który powiedziałby im: hej, spójrz na siebie tydzień temu. Czy weszłaś na tą górę, zrobiłaś te 0,5 kilometra tydzień temu? Nie zrobiłam. Czy dzisiaj zrobiłaś te 0,5 kilometra? Zrobiłam. No to o czym my mówimy? To jest gigantyczny sukces. Brawo, brawo, bądź z siebie dumna. Tak to powinno wyglądać. Moim zdaniem przynajmniej ja nie jestem psychoterapeutą, ale tak uważam. Może się nie znam. Jest mi przykro, że tak młoda osoba po prostu nie daje rady. Tym bardziej matka, która ma trójkę dzieci. Ta kondycja jest taka słaba, że no kurde, trzeba by coś po prostu z tym zrobić. To zadanie dzisiejsze nie było jakieś ekstremalnie trudne tak naprawdę. Każda zdrowa kobieta w waszym wieku chodzi tutaj bez większego problemu. Tylko dwie z was weszły tutaj o czasie. To, że tylko dwie, jest przerażające. Wejście na twierdzę Srebrna Góra nie jest wejściem na Mont Everest. No. Oczywiście, że nie jest wejściem na Mont Everest. Oczywiście. Ale te kobiety jeszcze wczoraj siedziały na kanapie. O czym my w ogóle tutaj rozmawiamy? Dlaczego to jest takie podejście? To w ogóle nie o to w treningu chodzi. W budowaniu zdrowych nawyków to nie o to chodzi. Żeby od razu porównywać do wejścia na Mont Everest. W budowaniu kondycji też nie o to chodzi, żeby od razu przebiec, nie wiem, 10 kilometrów, tak? Trenerze, bądź trenerem, bądź wsparciem dla dziewczyn. Ja rozumiem, że czasami musisz być katem, ale pierwszy dzień, pierwsze spotkanie to jeszcze nie jest ten moment, żeby być katem. Teraz jest moment na zbudowanie zaufania, zaufania dziewczyn do trenera. To jest ten moment. A nie od razu budzenie jakiegoś strachu, czy budzenie jakichś takich negatywnych emocji względem właśnie trenera, a przede wszystkim, żeby dziewczyny nie budziły negatywnych emocji względem siebie, bo one są otyłe i one doskonale zdają sobie sprawę z tego, że są otyłe. Nie trzeba ich uświadamiać, one o tym wiedzą. Ten moment, początek, pierwsze spotkanie to jest pokazanie, w jakiej są sytuacji, ale później zbudowanie zaufania. Pokazanie: ja jestem trenerem i ja wam pomogę wyjść z tego stanu, bo ja wiem, jak to zrobić. Jeżeli pójdziecie ze mną, to jestem pewien, że osiągniecie swoje cele. Taka powinna być moim zdaniem w tym momencie narracja i motywacja trenera względem dziewczyn. Po prostu ta forma nie jest w dobrym stanie. Zastanawiałyście się na pewno przez chwilkę, czemu dostałyście te 15 kg cukru. Te 15 kg cukru sugeruje tę wagę, która w najbliższym czasie... się wam przyjdzie prędzej czy później. Jeśli kanapowczynie utrzymają dotychczasowe tempo życia, każdej z nich w ciągu najbliższego roku przybędzie średnio 15 kolejnych kilogramów. To będzie gwóźdź do trumny. Trener sprowadził nas na ziemię. Tymi słowami. Nie będzie tak naprawdę żadnych momentów, gdzie będzie miał dziewczyny lekko tutaj. Robota, robota i jeszcze raz robota. Tak jest. Albo tu i teraz, albo już nigdy. Bierzmy ten cukier, zmykamy stąd, bo jesteśmy przemarznięci już naprawdę, dobra? I zabrakło mi właśnie takiego pozytywnego wsparcia od trenera, ale też, czy ja mogę powiedzieć, czy ja nie mogę powiedzieć? Mogę? Dziękuję. Ale też zabrakło mi jakiegoś takiego może zaplanowania
pokazania dziewczynom, jak ta praca będzie wyglądała, bo powiedzenie jedynie, że to będzie ciężka praca i że będzie to katorga i tak dalej, no spoko. Tak, odchudzanie to jest ciężka praca, tak, odchudzanie nie jest łatwe, tak, odchudzanie jest wymagające, ale nadal możemy to zrobić w taki sposób, że będzie to dla nas przyjemniejsze, to po pierwsze, a po drugie zrobić to, jakby traktować odchudzanie jako proces zmiany, a nie jednorazowy rzut na przykład na gigantyczną aktywność. Wtedy mamy szansę na to, żeby ten proces był po prostu łatwiejszy i przyjemniejszy i mniej radykalny, bo przede wszystkim to, co jest najgorsze, co możemy zrobić, to podejść do tego w sposób radykalny, z dnia na dzień zmienić po prostu wszystko, no bo wtedy tak naprawdę robimy coś, czego kompletnie nie umiemy, na czym się kompletnie nie znamy. Wszystko nas zaskakuje i wszystko sprawia nam trudność. I gotowanie nam sprawia trudność, i aktywność fizyczna nam sprawia trudność, i spacery nam sprawiają trudność, i jeszcze zorganizowanie sobie dnia sprawia nam trudność. Wszystko sprawia nam trudność. Dlatego moim zdaniem, czy możesz się nie opierać o mikrofon? Będę serdecznie wdzięczna. Dlatego moim zdaniem lepiej by było podejść do tego w sposób stopniowy, racjonalny. Dolnoślązaczki boleśnie zderzyły się z brutalną prawdą o tym, do jakiego stanu doprowadziły swoje organizmy. Jednak to nie koniec niespodzianek, jakie na dziś przygotował dla nich Krzysztof Ferenc. Nic nie widzę. Kurczę, coś tu będzie nie tak. Co takiego? Nie wiem, będziemy w tej karczmie ćwiczyć. Albo będzie gdzieś tam leżała jakaś marchewka, groszek i... Mam nadzieję, że przy okazji wizyty w tej karczmie trener pokaże im, jak powinien wyglądać dobrze zbilansowany posiłek potreningowy. No, taką mam nadzieję, ale co zobaczymy, to trochę się boję. Dobra, słuchajcie dziewczyny, czas na trochę jedzonka. Dzisiaj high life, hulaj dusza, hejże hola, ale po tej kolacji bierzemy się za robotę, dobra? Przepraszam, czy ja źle usłyszałam? Czy trener właśnie nakłania dziewczyny do tak zwanej ostatniej wieczerzy, najedzenia się pod korek przed procesem odchudzania? Przecież to jest najgorsza rzecz, jaką można zaproponować i jaką można zrobić w momencie, kiedy chcemy się odchudzać, kiedy chcemy wejść w proces odchudzania. Dlaczego? Dlatego po pierwsze, że będziemy za tym tęsknić później i będzie nam się wydawało, że już nigdy więcej nie możemy się tak naprawdę najeść, że już nigdy więcej nie możemy zjeść nic wysokosmakowitego, że to jest ten ostatni raz, ostatni moment, więc ja muszę wciągnąć na maksa, ile się tylko da. Po drugie, następnego dnia żołądek będzie bardzo rozepchnięty i będzie dawał bardzo silne sygnały głodu w momencie, kiedy my z dnia na dzień raptownie wejdziemy na dietę, która nie dość, że będzie bardzo ograniczała kalorie, no to najprawdopodobniej jeszcze będzie bardzo ograniczała objętość porcji, no bo można jeść niskokalorycznie w dużej objętości, ale jest to niełatwe zadanie. To, co trener tutaj zaproponował, to jest po prostu najgorsza metoda zakończenia procesu objadania się. Trenerze, przecież ty jesteś profesjonalistą w tej dziedzinie. Dlaczego coś takiego jest pokazane? Tak nie powinno to wyglądać. A jeżeli chodzi o zrobienie show, żeby po prostu pokazać, jak osoby otyłe się objadają, no to nie jest fajne podejście do uczestników. Raczej takie przedmiotowe. Co dla pani? Ja poproszę rosół i płatki ziemniaczane z gulaszem. Schoba z wilki jak twierdza. Gotowane fryteczki? Fryteczki. Proszę bardzo. Kurek z jajeczkiem jest kiełbaską i też ten schabowy wielki jak twierdza, ale z gotowanymi. A dlaczego tutaj trener nie mógł zabrać ich do tej knajpy, do tej restauracji i na przykład powiedzieć: okej, dobra, dziewczyny, jesteśmy w normalnej, zwykłej restauracji. To nie jest żadna fit restauracja, nic takiego. Spójrzcie sobie w menu i zwróćcie uwagę, które z tych propozycji mogłybyście dostosować do swojej diety, dostosować do swojego jadłospisu. Zwróćcie uwagę, które posiłki mają większą zawartość białka, gdzie są węglowodany, gdzie są tłuszcze. Popatrzcie na te rzeczy i wybierzcie to, co waszym zdaniem będzie najlepsze na diecie redukcyjnej albo co będzie najlepszym posiłkiem regeneracyjnym po wysiłku fizycznym. Od czego jest trener? No powiedzcie mi, od czego jest trener? Czy nie od tego, żeby je edukować? Przecież to mógłby być super pretekst do takiej fajnej, normalnej, naturalnej edukacji żywieniowej, bo w takich restauracjach na pewno też można znaleźć coś, co można wkomponować w swoją dietę odchudzającą. To nie jest tak, że w knajpach wszystko jest po prostu złe, najgorsze i obrzydliwe. Nie! Od tego powinien być trener, żeby je uczyć, jak funkcjonować w normalnym życiu i jednocześnie być na diecie, bo to, co bardzo często powtarzam, odchudzanie powinno być dodatkiem do naszego życia, a nie jego głównym motywem.
Schabowy z frytkami. Coś do picia? I litra wódki. Nie, żartowałem. Kłareczow zimne. Deskę taką przy smaku w naszych serdecznie polecam. Nie no, przecież musi wjechać. O! Pojawiło się mnóstwo jedzenia. Zobaczyłam ten stół pyszności. A dlaczego trener jako trener nie mógł na przykład zacząć od siebie i na swoim przykładzie pokazać dziewczynom, zobaczcie jak ja wybieram w restauracjach. Patrzę na menu, patrzę jakie są propozycje i wybieram z tego taką opcję, która będzie mi akurat odpowiadała do diety. Okej, show to było jak one wchodziły na tą górę, a teraz to jest po prostu zabawa uczestnikami i ich tak naprawdę słabościami. Trener powinien edukować dziewczyny w zakresie odżywiania, chociażby podczas wizyty w restauracji, a tego nie zrobił. Tak naprawdę wypuścił je na minę, nie ukrywajmy, bo ostatnia wieczerza to jest rzecz, którą najczęściej osoby wchodzące na redukcję robią i to nie robi nic dobrego. Była taka ekscytacja, że... Smacznego. A jeszcze jak zobaczyłam, że trener przy nas takie i tak dobrze wygląda, to już po prostu była taka pokusa, że się nie dało. Jak z tym jedzeniem u was jest, dziewczyny? No właśnie chodzi o to, że ja na przykład jem jeden posiłek dziennie, ale no to jest tak nawalone jak dla świni, naprawdę. Lubię żreć? Kocham. Wiele osób lubi jeść i nie ma w tym absolutnie nic złego. Bardzo się cieszę, że ona tutaj tak szczerze o tym mówi. Może użyła takiego mało eleganckiego słowa, ale widocznie uznała, że tak powinna to określić. Otyłość skąd się bierze? Z nadwyżki kalorycznej, a nadwyżkę kaloryczną robimy wtedy, kiedy jemy po prostu ponad normę, ponad nasze zapotrzebowanie. I moja otyłość również była tym spowodowana. I mówię Wam o tym szczerze, nie będę Wam tutaj ściemniała, że ja do 130 kg to przytyłam jedząc jabłko i dwa liście sałaty, bo tak nie było. Kocham jedzenie, jeszcze takie ociekające tłuszczykiem też w ogóle. Po prostu łóżko, telewizor, rozkładam sobie jedzonko. No i tak człowiek się tak czuje. Taki lekki, jak to jest. Ja czuję takie ciepełko i taką błogość i takie. Ja to właśnie nazywam takim wewnętrznym przytuleniem. Właśnie takie objadanie się do takiego momentu takiej błogości, satysfakcji, to jest takie dla mnie wewnętrzne przytulenie. Jakby się przykryła ciepłą kołderką. A ja jem jak śmietnik. Miałam taką sytuację w sklepie, w kasie. Facet mówi do mnie, proszę, bo pani jest w ciąży. Aż dziękuję. Słuchajcie, ja też miałam taką sytuację, też to naprawdę strasznie mi się nie chciało wejść na moje pierwsze piętro, więc wjechałam windą. Aż pierwsze, tak. W ostatniej chwili wszedł do mnie sąsiad na tym parterze i ja tak... Ja też kiedyś wykorzystałam otyłość. W pociągu nie było miejsc, jakiś pan ustąpił mi miejsca, bo myślał, że jestem w ciąży. Ja kulturalnie podziękowałam, usiadłam, a w ciąży wcale nie byłam. Po prostu miałam otyłość trzeciego stopnia i bardzo wydatny brzuch. No i wykorzystałam tę sytuację. Czy było mi głupio? Wtedy nie. Czy jest mi głupio teraz? Trochę tak, no ale było co było. Aneta, jak mówi ze wszystkich słodyczy, najbardziej kocha schabowego. Równie dużym uczuciem darzy swoją pracę. Hej, to zapraszam Was do mojego sklepu. Sklep spożywczy to takie marzenie od dzieciństwa. Bardzo lubiłam bawić się w sklep, stukać sobie w kasę fiskalną i kocham to nadal robić. Tak naprawdę po prostu sprawia mi to radość. 35-latka uwielbia kroić szyneczki, ważyć ciasteczka, a że od czasu do czasu coś się podczas takiego ważenia uszczknie. Mam akurat kącik taki, to jest pomiędzy pączkami a cukierkami. No tak sobie jakoś wybrało. Dzięki, żeby mieć naprawdę tyle pyszności i tego nie jeść. Piwko jest zawsze. Zawsze po pracy oczywiście. Hejka! No hej! A najlepiej na spotkaniu z przyjaciółkami. Najważniejsza część dnia. Wieczora. Tyryryry. Piwo to moje paliwo. 4 takie buteleczki na dzień. To jest taki standard. Ja nie piję za bardzo alkoholu, piwa też nie piję, także nie mogę się tutaj odnieść w kontekście tego nawyku, tak to nazwijmy, aczkolwiek mogę się odnieść w kontekście nawyku związanego z jedzeniem. Ja w takim sklepie spożywczym, mogę Wam to powiedzieć z ręką na sercu, nie byłabym w stanie pracować. Nawet teraz, kiedy już wiele rzeczy mam poukładanych w głowie, nawet teraz, kiedy już jestem chudsza o 50 kg, kiedy zeszłam ze stanu otyłości trzeciego stopnia,
boję się i uważam, że ze swoim podejściem i ze swoją historią nie byłabym w stanie pracować w tego typu sklepie. Nie wiem, czy nie wróciłabym do swoich złych nawyków żywieniowych. Tak się zastanawiam. Oczywiście chciałabym powiedzieć, że nie, że ja już mam wszystko przepracowane, jestem po prostu, wiecie, mega mądra, jeżeli chodzi o odżywianie, ale nie jestem tego aż tak pewna, dlatego zawsze, ale to zawsze powtarzam, moje zaburzenia odżywiania, moje kompulsywne objadanie się, które doprowadziło mnie do 130 kg, jest w tym momencie zaleczone. Ale ja uważam, że to nigdy nie będzie tak, że ja jakby wyjdę z tego całkowicie i powiem, a miałam zaburzenia odżywiania, teraz już ich nie mam. Raczej nie byłabym skora, żeby tak o tym opowiadać. Zawsze z tyłu głowy zostaje mi ta myśl, że Paulina, bądź w stosunku do tego pokorna, bądź w stosunku do tego pokorna, nie szalej za bardzo, bo to jest jednak poważna sprawa i wcale nie tak łatwo z dnia na dzień z tego wyjść. To jest bardzo długi proces i moim zdaniem proces, który nigdy się nie kończy. Po prostu cały czas trzeba nad tym pracować. Ważąca 112 kg Aneta nigdy nie była na żadnej diecie. Nie wyobraża sobie życia bez smażonego mięsa i majonezu. A wiadomo, że w tej kwestii nie ma to jak u mamy. A to ciekawe, bo zazwyczaj osoby z nadwagą, z otyłością mówią, że praktycznie cały czas są na diecie. Ona tutaj twierdzi, że nigdy na diecie nie była. Fajna dziewczyna, taka bardzo szczera. To mi się bardzo w niej podoba. A masz coś do żarcia? Mam sztuczkę mięsa, mam piersi z kurczaka, mam mielone. Operzlujemy wszystko. Chyba ty. Aneta to wmuci, bez zająknięcia się. Ja mówię, Aneta, bój się Boga. Ja w takim wieku, mówię, ty cię zapasła. Sama se jesteś winna. No i nie ma spotkania, żeby nie był poruszany temat mojej wagi. Ale w sierpniu mamy wesela. Jak ty chcesz się ubrać? Nic nie wejdzie na ciebie. Jesteś po prostu za gruba, koniec, kropka. Ty gadanie wcale mi nie pomaga. Zazwyczaj kończy się to awanturą i wyjście z domu. Tak, i na przykład w moim przypadku skończyłoby się to awanturą, wyjściem z domu i pojechaniem na przykład do sklepu i kupieniem jakichś rzeczy, żeby po prostu zajeść te złe emocje. No nie, no to nie jest dobra forma wsparcia, ale rozumiem, że mama jest tutaj zdesperowana i chciałaby, żeby córka zadbała o swój stan zdrowia. Moja mama też chciała, żebym zadbała o swój stan zdrowia i też mi mówiła, że bo Paulina, dla zdrowia to trzeba schudnąć kolana i tak dalej, co ty zrobisz? Nie pomagało absolutnie nigdy gadanie innych osób. To ja sama musiałam dojść do tego, żeby zmienić swój styl życia, żeby zmienić swoje nawyki i żeby zacząć czerpać z tego radość. Bo takie straszenie nic kompletnie we mnie nie zmieniało. Ja po prostu podchodziłam do tego, no tak, rozumiem, oczywiście szanuję twoje zdanie, szanuję, nie będę nic przy tobie jadła, ale jak wrócę do domu, to po prostu zjem wszystko, co tylko mam. Kresia, na przestrzeni lat jej takiego przyboru masy nie zauważyłem, bo codziennie się widzimy w ogóle. Choć stała się o wiele większa. O wiele, wiele większa niż była. Ale tak jak patrzę na to zdjęcie, to masakra, jak ty chuda byłaś, nie? No. Kiedyś. Kiedyś. 12 lat temu? Tak. O kurczę. Ważyłam do 21 roku życia 45 kilo. No. Ładne czasy, ładno. Nagle zaczęło mi przybywać po prostu kilogramów. Ale szczerze mówiąc, nie wiem, dlaczego tak się stało. Powiedzmy sobie wprost i szczerze, dzieje się tak dlatego, że jest nadwyżka kaloryczna. Nie ma innej opcji, żeby nabrać tkanki tłuszczowej, niż być w nadwyżce kalorycznej. Rzeczywiście ta jej masa ciała wcześniej była bardzo niziutka, to była taka drobniuteńka dziewczynka. No to musiała być naprawdę spora ta nadwyżka kaloryczna. Jestem bardzo ciekawa, jak jej pójdzie w programie. Bardzo fajna, ciekawa osoba. Publicznych takich rzeczy się nie robi, ale w wyjątkowych okolicznościach. Co tutaj się odbywa? Co tutaj się dzieje? Co tutaj się dzieje? O co chodzi? Zaliczony? Zaliczony. Teraz trener powinien każdej z osobna powiedzieć, no to dawaj, teraz ty pokaż klatę. I by było fair przynajmniej. Cieszę się, że widzę was takie uśmiechnięte, radosne z dystansem. Niech tak będzie. Natomiast szykujemy się na ciężką robotę i mam nadzieję, że zrobimy to razem. Zrobiłaś coś dla siebie w końcu. Wiem, jeszcze 6 miesięcy. Będzie ciężko. Wiemy, że dasz radę. Kochamy.
No i super, to jest właśnie taka pozytywna motywacja, pozytywne wzmocnienie. Siostra bardzo fajna i wspiera Alicję, super. Ruszające. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, co myślicie na temat tego odcinka, czy Wam się podobał, czy może spodziewaliście się czegoś innego. A jeżeli macie trochę czasu, to zajrzyjcie też do innych moich filmów. Figa, nie opieraj się, bo nic nie będzie słychać. Dziewczyno! No i teraz nic nie słyszycie.